Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej z cyklu audycji Rewolucja z ducha. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Czaczkowska, publicystka Rzeczpospolitej, od wielu lat zajmująca się tematyką religijną oraz autorka książki, biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego, która właśnie ukazała się w świecie książki. No i rozmawiać będziemy, jak nie trudno się domyśleć, o tym, jakie relacje łączyły kardynała Wyszyńskiego i kardynała biskupa, arcybiskupa, kardynała Karola Wojtyły, a wreszcie Jana Pawła II. Ja mam takie wrażenie, jak się patrzy na te relacje, że to jest jedna z tych historii, która obrosła w bardzo różne stereotypy. Znaczy, z jednej strony mamy taki stereotyp wrogości Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego, czy takiej, może nie wrogości, ale sprzeczności. No, na to bardzo mocno grała bezpieka także, próbowała rozgrywać pewne różnice między nimi. Z drugiej strony mamy taki, to też stereotyp gorącej, wieczno trwałej przyjaźni i wspólnoty absolutnej poglądów. Który z tych stereotypów, który z tych obrazów jest bliższy prawdy? Ja myślę, że właśnie tak to jest ze stereotypami, że żaden. A prawda pewnie gdzieś leży po środku. Niemniej, bez wątpienia, nie jest na pewno prawdą to, co próbowała właśnie bezpieka zrobić, czyli puścić w lud, prawda, w Polskę taką plotkę, która do dzisiaj właśnie jest jeszcze żywa, że tam jednak między nimi były napięcia, że tam jednak nie lubili się i były kłótnie. Na pewno nie jest to prawdą, na pewno dzierżyli się ogromnym szacunkiem, szczególnie Jan Paweł II, czy wcześniej po prostu biskup i kardynał Karol Wojtyła, jednak zawsze, nawet wtedy, kiedy był kardynałem, dawał to pierwsze miejsce, chociaż byli sobie równi, prawda, w kardynalstwie, dawał to pierwsze miejsce prymasowi Wyszyńskiemu. I pewnie tam przyjaźni w takim sensie, jak co myślimy, prawda, przez to słowo, to być może nie było, ale było na pewno ogromny taki serdeczny stosunek. I on, a przede wszystkim trzeba brać pod uwagę jedno. Te relacje się zmieniały. Na pewno inne one były na początku, kiedy po prostu Karol Wojtyła był biskupem, kiedy został wreszcie arcybiskupem, metropolitą krakowskim. Inaczej już było od momentu, kiedy został kardynałem, nie mówiąc oczywiście o tym ostatnim momencie, kiedy został papieżem. Wydaje mi się, i to nie tylko mnie, ale też innym osobom, z którymi rozmawiałam i to, co czytałam, po prostu kardynał Wyszyński jakby w tym pierwszym okresie nie doceniał chyba tych możliwości, tego potencjału, tej duchowości, która jest w kardynale Wojtyle. Też jest poprawdą, co jest często powielane, powtarzane, że na takie pytanie we Włoszech, a któż to jest ten nowy kardynał krakowski, odpowiedział, a to jest poeta, prawda, że to tak jakby z takim pewną pobłażliwością, trochę lekceważeniem. To był po prostu okres, kiedy on po prostu zmieniał swój stosunek do kardynała Wojtyły. On jakby z czasem doceniał te walory różnego typu, które nosił w sobie Karol Wojtyła, który nie tylko był poetą, nie tylko był filozofem, prawda? To były jednak różne osobowości, to pamiętajmy. Zacznijmy właśnie od tej różnicy duchowości, a może nawet jeszcze od innej różnicy, od różnicy miejsca. Obaj pochodzili z rodzin, no dość prostych, zwyczajnych rodzin. Rodziny organisty, z jednej strony rodziny podoficera i urzędnika, z drugiej strony obie to były... No, jedna wiejska, druga powiedzmy małomiasteczkowa rodzina, ale jednak z różnych stron Polski zdecydowanie. Z jednej strony była monarchia austro-węgierska z takim mocniejszym otwarciem, także na różne prądy umysłowe, z drugiej strony kongresówka. Tak, to bez wątpienia miało duży wpływ, a poza tym pamiętajmy jeszcze jedno. Kardynał Wyszyński urodził się jeszcze w okresie zaborów, 1901 rok. Wojtyła rodził się w 20 roku, już w wolnej Polsce. Wojna, prawda, polsko-bolszewicka, ale wolna Polska. Nie miał doświadczenia zaborów, które miał przecież Wyszyński. Właśnie różne środowiska, to bez wątpienia miało wpływ. Poza tym, no właśnie te Powiedzmy różne... Powiedzmy kilka słów o tych środowiskach.
środowiskach. O tych środowiskach. No, tak jak właśnie mówiłeś, kardynał Wyszyński urodził się po prostu w Zuzeli, na wsi, małej wsi Mazowiec, leżącej na pograniczu Mazowsza, Podlasia. Rodzina bardzo prosta, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że organista, czyli jego ojciec, był też takim społecznikiem wiejskim. I właśnie tego bakcyla społecznikowstwa zaszczepił mu ojciec. To po pierwsze. I Wyszyński miał jakby od zawsze takie zainteresowania społeczne, prospołeczne. On też był zainteresowany nauką społeczną Kościoła, socjologią, gdy Wojtyła, to przecież wiemy, to był filozof, to był polonista, aktor, więc zupełnie inne jakby inne zainteresowania. Ale łączyło ich to, że matki obu umarły dość młode. Tak, to było to wspólne. Jeden i drugi miał 9 lat tak naprawdę, kiedy umarła matka i Wyszyńskiemu, prawda, i Wojtyle. Chyba się nie pomyliłam, jeżeli chodzi o kardynała Wojtyle w tym momencie, myślę. Więc bardzo wcześnie w każdym razie umarła matka jednemu i drugiemu i z tego powodu też nastąpił chyba również, można powiedzieć, u Wojtyły, rozwój tej duchowości maryjnej. To ich łączyło, aczkolwiek akcenty były inaczej rozłożone, co już było widać w okresie milenium, aczkolwiek, też co jest bardzo ciekawe, Wojtyła był jednym z tych duchownych, biskupów, który bardzo mocno wspierał Wyszyńskiego na forum episkopatu właśnie w okresie milenium, bo były jednak różne kontrowersje. Dlaczego te akcenty były? Wróćmy na chwilę do tej maryjności. Dlaczego akcenty były inaczej rozłożone? Były inaczej rozłożone. Ja myślę, że bardzo trafnie ujął te różnice kardynał Dziwisz, kiedy z nim rozmawiałam i wskazał właśnie na tą różnicę. Mianowicie u kardynała Wyszyńskiego było to przejście od Maryi do Jezusa, kiedy Wojtyła wskazywał na inną drogę. Od Jezusa do Maryi. Jakby inne ukierunkowanie. Co też nie można z kolei zarzucać, że Wyszyński nie był chrystocentryczny. W hasłach było inaczej, dlatego że hasło biskupie kardynała Wyszyńskiego to było jednak solideo. Solideo per Mariam było dopiero później dodane. Później, ale najpierw było tylko solideo. Solideo. Natomiast u Jana Pawła II to było totus Maria, czyli jednak cały twój Maryjo. Tak, aczkolwiek te elementy takie mariologiczne były bardzo silne u kardynała Wyszyńskiego, na przykład przed Soborem Watykańskim II, w okresie Soboru Watykańskiego II, kiedy on chciał, żeby właśnie ogłosić Maryję Matką Kościoła. Przecież to jest okres, kiedy bardzo zabiegał właśnie o ten nowy tytuł dla Maryi, o oddanie Kościoła i tak dalej. I dopiero po Soborze Watykańskim II jakby te akcenty stały się mocniejsze, chrystocentryczne, aczkolwiek, jak mówię, nie można oskarżać jego o to, że był ukierunkowany tylko na Maryję. Ale wydaje mi się, że w ogóle, to taki jeszcze jakby mój postulat, ten aspekt różnicy w podejściu i różnicy mariologicznym nie jest w Polsce dobrze przez teologów samych, wydaje mi się, rozpracowany i nie ma takiej publikacji porównawczej. To jest bez wątpienia brak, bo te różnice w akcentach były. To jest mariologia. A jak duchowość? Czy można powiedzieć, że jeden z nich był takim krakowskim katolikiem, drugi mazowieckim, no nie chcę powiedzieć warszawskim, bo to oczywiście droga do Warszawy kardynała Wyszyńskiego była dłuższa. Długa, tak. To znaczy, różnice były na pewno, aczkolwiek, no chyba też nie można mówić krakowski i warszawski, bo zaraz mi się kojarzy łagiewnicki i toruński kościół. Nie, broń Boże, nie o to mi chodzi. Znaczy, tradycje Krakowa są jednak trochę inne niż tradycje kongresówki. Tak, bez wątpienia. Kryzys kościoła w kongresówce był o wiele głębszy, o tym, co nawet kardynał Wyszyński pisał w zapiskach więziennych, opisując o tym, że jak gdyby po zaborach kościół musiał odbudowywać się tak naprawdę od podstaw. I to o wiele mocniej dotyczyło kongresówki, w której zaborca rosyjski zupełnie celowo nawet nie tyle niszczył, niszczył, ale też bardzo często pogrążał duchownych w pijaństwie, w różnych tego typu rzeczach i nie dawał im żadnych możliwości rozwoju niż monarchii austro-węgierskiej, zaboru austriackiego, gdzie kościół no oczywiście też w pewnym sensie ograniczony przez józefinizm, ale cieszył się dużo większą swobodą i mógł się dużo swobodniej rozwijać, także w znaczeniu narodowym. Tak, bez wątpienia te różnice były, a gdybym miała wskazać na duchowość kardynała Wyszyńskiego, to ja myślę, że
one właśnie, no te korzenie są bardzo ważne, prawda? Czyli to był taki katolicyzm z jednej strony ludowy, on wyrastał w tym i jednym z elementów jest przecież właśnie maryjność, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że ogromny wpływ na ukształtowanie kardynała Wyszyńskiego miał ksiądz Korniłowicz. To są laski, to jest tradycja lasek, więc ci, którzy chcą i mówią tylko wyłącznie, podkreślają właśnie tą maryjność, tą ludowość prymasa, też są niesprawiedliwi, dlatego że on dobrze poznał obie duchowości, tą właśnie intelektualną i właśnie to, ten ośrodek, który kształtował w Laska przecież ksiądz Korniłowicz przed wojną, tylko że to, że postawił na ten katolicyzm ludowy po wojnie, to było jego całkiem świadomym wyborem. Oczywiście kardynał Wojtyła to jest, tak jak powiedziałeś, no zupełnie inna, to jest ten taki bardziej intelektualny jednak katolicyzm, co nie znaczy, że w formach, prawda, nie był kardynał Wojtyła, czy potem Jan Paweł II również ludowy, no, jeżeli chodzi o pobożność. Tak. Różki kalwaryjskie są jak najbardziej ludowe, czy pielgrzymka męska do piekar śląskich, to też nie jest... Oczywiście. I dla mnie się właśnie wydaje, że to jest taki właściwie wzór, dlatego że można jedno i drugie połączyć, prawda? Że jest to właśnie ta pobożność z jednej strony ludowa, ale bardzo mocno pogłębiona, tak jak to robił właśnie Jan Paweł II. Powiedziałeś, że kardynał Wyszyński był społecznikiem, i to po ojcu. Takim też stereotypie, tak bym powiedział, bardziej nawet publicystycznym chyba niż czy dziennikarskim, niż innym, jest takie głębokie przekonanie, że kardynał Wyszyński był takim, no nie chcę powiedzieć endekiem, bo to nieprawda, ale takim narodowym katolikiem. Ale jak się czyta jego przedwojenne i powojenne publikacje, to on był niezwykle otwarty na takie aspekty społeczne. Nie chcę powiedzieć, że był lewicowcem. Ale w przestrzeni może niekoniecznie politycznej, tylko w przestrzeni gospodarczej czy społecznej był bardzo mocno, no powiedzielibyśmy, prospołeczny czy lewicowy po prostu, tak, można, w dziedzinie gospodarczej. Nie bójmy się tego słowa, bo właśnie w dziedzinie gospodarczej, a nie jakiejś ideologii, nie światopoglądu. On przed wojną ponad 100 tekstów poświęcił komunizmowi. On rzeczywiście dobrze był przygotowany właśnie na te czasy powojenne, bo dobrze znał komunizm. W zapiskach więziennych się śmiał, że być może w więzieniu w Stoczku Warmińskim jest jedyną osobą, która przeczytała całego Marksa. Tak, chodziło mu o tych wszystkich pilnujących go ubeków, prawda? I funkcjonariuszy SB, którzy nigdy nie czytali. To zgadza się. On był dobrze do tego przygotowany. I nie bójmy się tego słowa. On tak naprawdę miał bardzo postępowe poglądy społeczne. On przed wojną nawet, biskup ówczesny włocławski, zakazał mu głoszenia kazań dla ziemian, bo ziemianie po prostu przychodzili ze skargą na niego, na tego księdza Wyszyńskiego, który jest tak właśnie lewicujący mocno, w sensie właśnie takim gospodarczym, bo on im mówił, że lepiej podzielcie teraz majątki, bo może być jeszcze gorzej. Ja teraz w różnych sytuacjach przypominam sobie, kiedy słyszę o tym, co się dzieje w komisji majątkowej, przypominam sobie o tym, jaką postawę miał Wyszyński po wojnie, kiedy komuniści zabrali majątki kościołowi, a mianowicie w 50 roku ani jednym zdaniem, słowem nie upomniał się o te majątki. Co więcej, w latach 70. jeszcze mówił, dobrze, że nam te majątki zabrali. Po prostu Wyszyński uważał, że lepiej dla kościoła jest, jeżeli nie będzie miał własności ziemskiej, rolnej, takich majątków, dlatego że uważał, że w ten sposób wierni, łożąc na kościół, będą ściślej współpracowali, działali z księżmi. Ale jeszcze wrócę właśnie do tego, że on rzeczywiście, żebym dobrze została zrozumiana, właśnie nie w tej sferze światopoglądowej, absolutnie on nie był żadnym lewicowcem, prawda, ale w gospodarczej na pewno, i on zaangażował się przecież w powstanie chrześcijańskich związków zawodowych, z jednej strony po to, żeby pomóc oczywiście robotnikom, żeby im przybliżyć społeczne nauczanie Kościoła i wskazać jakby drogę wyjścia z kryzysu, ale w ogóle drogę gospodarczą, a z drugiej strony, żeby w ten sposób właśnie odciągnąć robotników od wzmacniających się mocno, prawda, w tym okresie, w okresie kryzysu w Polsce przed wojną, tych ruchów komunistycznych, związków komunistycznych i socjalistycznych, a on pracował wtedy we Włocławku, a w Włocławku bardzo robotniczym i bardzo czerwonym. Do dzisiaj przecież funkcjonuje jeszcze takie może trochę też stereotypowe
Czyli w jakimś sensie oczywiście to jest przesunięcie czasu, można powiedzieć. Jan Paweł II zaczynał swoje myślenie już w świecie komunistycznym, teologiczne myślenie. No, zaczynał pracę jako ksiądz już w Polsce Ludowej, kardynał Wyszyński zdecydowanie wcześniej, ale w jakimś sensie ta wrażliwość społeczna jest im wspólna. Jan Paweł II też nie chce powiedzieć, że jest lewicowcem gospodarczym, bo to zupełnie inny okres czasu, kiedy kształtowała się jego nauka społeczna, ale ta wrażliwość na ludzi pracy jest im, na człowieka, który pracuje, jest im jakoś wspólna. Oczywiście, Jan Paweł II, ja w tym momencie przypominam sobie przecież ten słynny wywiad, którego udzielił, prawda, Jasiowi Gawrońskiemu dla La Croix, gdzie mówił o tych ziarnach prawdy, które również są w socjalizmie. Jest to ta właśnie wrażliwość na życie prostego człowieka, który pracuje, prawda? Który musi żyć, utrzymywać się z pracy. Więc to w tym sensie właśnie było takie, no, powiedzmy trochę lewicujący przechył, ale nie w żadnym innym, bo to, co zdecydowanie różniło kardynała Wyszyńskiego od osób głoszących te poglądy po wojnie. Prymas rzeczywiście jeszcze w pierwszym okresie powojennym on miał nadzieję, że uda się właśnie porozumieć z nowymi, że tak powiem, gospodarzami Polski. Miał taką nadzieję, bo wiedział i pisał właśnie w tych przytaczanych przez ciebie zapiskach więziennych o tym, że reformy społeczne są konieczne i są potrzebne. Więc on miał nadzieję, że uda się porozumieć w tym sensie jeszcze właśnie światopoglądowym, że komuniści polscy nie będą powielali wzorów radzieckich i że uda się zbudować system polski, nasz własny, w którym właśnie nie będzie konieczność budowania socjalizmu i ateizmu, prawda? Że to nie będzie bezbożnictwa, jakby powiedział w tym czasie kardynał Wyszyński. Ewa Czaczkowska, publicystka Rzeczpospolitej i autorka książki, biografii kardynała Wyszyńskiego, jest naszym gościem. Zostańcie państwo z nami. Rewolucja z ducha, Tomasz Tordzikowski po tej stronie mikrofonu, a naszym gościem jest Ewa Czaczkowska, publicystka Rzeczpospolitej, autorka książki biografii kardynała Wyszyńskiego. Witam ponownie. Wracamy do rozmowy o kardynale Wyszyńskim i Janie Pawle II, czy kardynale Wyszyńskim i kardynale Wojtyle. Powiedziałaś, że te relacje się zmieniały. Kiedy obaj panowie, obaj hierarchowie, obaj duchowni się poznali? No, poznali się w latach 50., kiedy Karol Wojtyła jeszcze został ksiądz. Jeszcze ksiądz właśnie, dlatego się zawahałam, jeszcze nie kardynał, został po prostu biskupem. Biskupem pomocniczym najpierw w Krakowie, a później, kiedy, no, już w latach 63 roku, kiedy został arcybiskupem krakowskim, wokół tego zresztą też narosło. Jest taki obraz, przepraszam, taki obraz często przywoływany, jak właśnie ksiądz Wojtyła przyjeżdża, to w filmach powraca ten obraz, przyjeżdża do kardynała Wyszyńskiego i spod sutanny wystają mu sportowe buty. Na ile to jest prawdziwy obraz? Ja myślę, że całkiem prawdopodobny, prawda? On wtedy został wezwany do Warszawy, no, poproszony o przyjazd do Warszawy, z wakacji przyjechał i wtedy zostało mu oznajmione, że został mianowany biskupem. Ale chcę wrócić do tego 63 roku, bo tam narosło wokół tego bardzo dużo takich, no, mitów. Mianowicie za sprawą chyba pana Stomy i Kliszki, mianowicie uważa się, że kardynał Wyszyński dopiero gdzieś tam za 11 razem podał, czy jako 11 osobę podał właśnie Wojtyłę jako nowego metropolitę warszawskiego. To znaczy, myślę, podał w tym sensie, że krakowskiego, że musieli być po prostu ci kandydaci przedstawiani niejako do akceptacji również przez władze partyjne. I to miałoby również świadczyć o tym, że on nie był takim kandydatem branym poważnie pod uwagę przez kardynała Wyszyńskiego. Nie jest to prawdą, to zresztą ustalił pan Marek Lasota,
czyta w dokumentach IPN-owskich, z tego jasno i partyjnych, z tego jasno wynika, że była tylko tak naprawdę jedna lista z trzema kandydatami, bo się oczywiście zdarzało tak, że partia odrzucała kolejne listy po trzech kandydatów, czasami więcej, kardynał Wojtyła na jednej liście podawał, żeby mieli z czego, powiedzmy, wybierać, mając nadzieję, że skreślą tych, których on by chciał skreślić, a nie odwrotnie, różnie bywało. A więc była jedna lista i na tej liście było trzech kandydatów. Prawdą jest, że nie był on jego faworytem wtedy. Jeżeli się nie mylę w tym momencie, to na pewno był tam podany biskup Stroba, który był jego kandydatem, i ksiądz Fedorowicz z Lasek. Czyli nie można powiedzieć, że tutaj była jakaś... wszystkie trzy postacie są, powiedziałbym, równie otwarte. To znaczy i arcybiskup Stroba, tak, był człowiekiem bardzo otwartych horyzontów, i ksiądz Fedorowicz nie mógł być uznawany za przedstawiciela ludowego tylko katolicyzmu. No i Karol Wojtyła też nie. Tak, on wtedy był biskupem pomocniczym przecież w Krakowie. I co się okazało? Na początku pierwsza opinia, jaka po prostu przyszła z Krakowa, od tamtejszych władz do Warszawy, do KC, to była taka, żeby jednak nie zgodzić się na Wojtyłę, bo on jest niebezpieczny, już wtedy dobrze oceniano w tamtych kręgach, ale jednocześnie to był Sobór Watykański II i wywiad polski już informował naszych tutaj partyjnych towarzyszy, że Wojtyła ma dobrą tam opinię, że jest bardzo otwarty, że ma szerokie kontakty, że jest dobrze oceniany przez papieża, a papież był wtedy dobrze oceniany przez komunistów w Polsce z racji swojej nowej Ostpolitik, prawda? W związku z tym jest nadzieja, że może się, oni mieli nadzieję, że może uda się wykorzystać w ten sposób tego otwartego, młodego, nowego arcybiskupa do działania przeciwko Wyszyńskiemu. I dlatego się zgodzili na Wojtyłę. To była zresztą jakby osobista też decyzja, że zgoda, tak, osobista decyzja premiera Cyrankiewicza. No i rozumiem, że to trochę były ich nadzieje, że będzie można tak rozgrywać tą różnicę, czy tą domniemaną różnicę. To były ich rzeczywiście nadzieje, były robione próby, plany, rozgrywania, oczywiście inwigilacja ku temu, no Wyszyńskiego od dawna, Wojtyły też, ale również i pod tym kątem prowadzona. I naprawdę ja jestem o tym przekonana i z moich rozmów i nie tylko, jestem naprawdę przekonana, że to, że do tego nie doszło, żadnych rozdźwięków nie doszło, to naprawdę to zawdzięczać się należy przede wszystkim dużej klasie obu hierarchów, a przede wszystkim chyba jednak kardynała Wojtyły, dlatego, że on w sposób naprawdę świadomy i konsekwentny zawsze ustępował miejsca kardynałowi Wyszyńskiemu. Był krok za nim, był w cieniu. Ja rozmawiałam jeszcze przed śmiercią z arcybiskupem Jerzem, chciałam powiedzieć kardynałem, no bo został mianowany, prawda, nominowany na kardynała, i właśnie on, ale nie tylko on, również arcybiskup Wesoły, mówili, że dopiero po wyborze Jana Pawła II zobaczyli, że właśnie to było jego, no, wielką zasługą. Dopiero dlatego, że zobaczyli, jak Jan Paweł II zachowuje się w Rzymie w stosunku do ludzi, jak bardziej jest otwarty, jak umie, prawda, nawiązuje od razu dialog z tymi ludźmi, a on jakby w Polsce celowo nie robił tego, żeby nie wychodzić przed kardynała Wyszyńskiego. Że on jakby wyszedł z cienia, że to jest prawdą. On w tym momencie wyszedł z cienia wielkiego kardynała Wyszyńskiego. Nie był w jego cieniu zupełnie świadomie. Były naprawdę różne historie, anegdoty opowiadane, właśnie świadczące o tym jego stosunku do kardynała Wyszyńskiego. Na przykład słynna anegdota w różnych wersjach powtarzana o tym, jak to w Rzymie zapytali go dziennikarze Wojtyłę, ilu kardynałów w Polsce jeździ na narta. Na to Wojtyła mówi, no w Polsce to 60%, przepraszam, w Polsce to 40% kardynałów jeździ na nartach. No jak to? No przecież jest tylko dwóch w Polsce. No tak, ale kardynał Wyszyński to jest 60%. Inne historie, na przykład związane z prezydentem Francji. Charlesem de Gaulle, przepraszam, 67 rok, jego wizyta w Polsce, pierwsza wizyta w Polsce, przepraszam, kiedy to się dosyć długo trwały rozmowy dyplomatyczne, oczywiście między rządem polskim, francuskim i tak dalej, jak tu tę wizytę przygotować, bo chodziło o to, że
chciał de Gaulle spotkać się z Wyszyńskim. Wyszyński też właściwie jakby pragnął tego spotkania, ale władze polskie komunistyczne bardzo naciskały na to, żeby do tego nie doszło. Zapraszały Wyszyńskiego do tego, żeby się spotkał tam na przyjęciu rządowym w willi i tak dalej. Wyszyński na to się nie godził, no bo w jakim charakterze i tak dalej, i tak dalej. Z kolei de Gaulle naciskany nie zgodził się na to, żeby się spotkać w katedrze, w katedrze warszawskiej przy okazji właśnie z Wyszyńskim. No i nie doszło do tego spotkania. Po czym z Warszawy de Gaulle jedzie do Krakowa i tam miał na Wawelu być przyjęty przez Wojtyłę. I co się okazuje? Wojtyły nie ma na Wawelu. Przywitał go tylko proboszcz katedry wawelskiej. I co się okazało? Potem do tego Wojtyła przyznał się w rozmowach tam z przedstawicielami francuskich władz. Mówił jeszcze o tym, kiedy już został papieżem, że on wyjechał po prostu celowo, bo mówi, jak by to wyglądało, prawda, że przyjeżdża do Krakowa i on go podejmuje jakby w zastępstwie prymasa, czy jakby no wstaje w jego roli, prawda, przyjmuje głowę państwa francuskiego. On nie mógł tego zrobić, w związku z tym po prostu zrobił unik, wyjechał z Krakowa. Także takich sytuacji było wiele i naprawdę to była duża, wielka zasługa Wojtyły. Wojtyła, który właśnie, jak powiedziałam, bronił Wyszyńskiego bardzo mocno na zebraniach episkopatu, jeżeli chodzi o ten program maryjny, bo była też opozycja wobec tego programu maryjnego, Wielkiej Nowenny, samego Milenium. Był tym biskupem, który obok Wyszyńskiego był na największej liczbie uroczystości milenijnych. Bardzo wspierał. Do Wielkiej Nowenny zaraz wrócimy, w następnej części. Ja bym się chciał jeszcze tylko zapytać o to, bo jak się patrzę na tych dwóch wybitnych hierarchów, to też uderza w oczy taka odmienność. To znaczy kardynał Wyszyński był bardzo przywiązany do takich tradycyjnych, to też się zmieniało w jego życiu, ale do takich tradycyjnych atrybutów kościoła hierarchicznego, przywiązywał do nich ogromną rolę i to też w zapiskach więziennych, ja do nich będę wracał, bo jestem pod ich ogromnym wrażeniem. Wraca taki motyw, na przykład do niedawna uważałem, że te lamówki wszystkie czerwone i tak dalej, kardynalskie są nieważne, nie chciałem ich nosić, a teraz widzę, że to jest ważne. I dlatego zaczynam to nosić, dlatego obiecuję, że będę to robił, będę przyjmował na siebie cały ten strój. Jan Paweł II czy Karol Wojtyła w sposób wyraźny akurat w takich kwestiach miał stosunek, no uważał, że to są rzeczy drugorzędne, że istotna jest istota, a niekoniecznie duchowość, a niekoniecznie materialność. Tak, to prawda. I to jest to, co różniło. No cały ten pontyfikat Jana Pawła II, prawda, przeczył wielu schematom, tym watykańskim schematom. I tak już było w Polsce. On jednak był mocno związany z ludźmi świeckimi. Już nie będę mówiła teraz o całej dyskusji o książce pani Wandy Pułtawskiej, ale był związany z ludźmi świeckimi. Ksiądz kardynał Wyszyński miał bardzo mało przyjaciół w przeciwieństwie do Wojtyły. Naprawdę było to niewielkie grono przyjaciół. Wśród nich były osoby świeckie, ale jak teraz myślę, jakie to były osoby świeckie, to jeżeli chodzi, powiedzmy, od księdza Korniłowicza, chociaż to właściwie był jego ojcem, on duchowym ojcem, był wśród nich początkowo ksiądz Zieja, potem doszło do jakiegoś konfliktu, te drogi się rozeszły. Była przede wszystkim pani Maria Okońska, no ale to była świecka osoba, ale jednak w instytucie. Konsekrowana, więc inna. Był pan Roman Kadziński, jeszcze z okresu przedwojennego, to był jedyny może taka osoba świecka. Prócz tego oczywiście byli duchowni, były osoby no, bliskie kardynałowi, ale tam nie było właśnie osób świeckich, a przecież kardynał z kolei Wojtyła otoczony był właśnie takimi osobami, inny sposób spędzenia wakacji. Formą też szacunku właśnie Wojtyły dla Wyszyńskiego było to, że on zawsze starał się przyjechać w czasie wakacji tam, w miejsce, gdzie wypoczywał Wyszyński, na jego urodziny, imieniny, a to wszystko się zbiegało i święcenia 3 sierpnia, żeby spędzić z nim 2-3 dni. To też była jakaś no, forma właśnie szacunku. Ale powiem o innej rzeczy, co mnie, powiem szczerze, troszkę zastanowiło. Kiedy Wojtyła został kardynałem i pod koniec czerwca 1963 roku miał swój ingres do, jako kardynał, prawda, do katedry, 67 roku, przepraszam, 67 roku i miał ingres do katedry na Wawelu, to kardynał Waszyński nie przyjechał na ten ingres, mimo że odpoczywał w górach, w Tatrach. Ale Wojtyła zaraz po tym ingresie pojechał do niego właśnie. I jak to interpretować? Znaczy, no byłam nie potrafię właściwie. Nie wiem właśnie dlaczego. Niektórzy widzieli, że może właśnie
jednak Wyszyński czegoś się tu obawiał, ale też pamiętajmy o kontekście, czego się obawiał, dlatego że komuniści, on o tym musiał wiedzieć, od dawna chcieli i próbowali wymóc na Watykanie, żeby powołali drugiego kardynała, chcieli mieć przeciwwagę dla Wyszyńskiego. I jeżeli jeszcze do tego dodamy to, że na przykład Gulbinowicz, Kominek, kardynał wrocławski Kominek, mówił mu w latach 60., że miał ze strony komunistów propozycję, że oni go zrobią tym kardynałem, prawda? Bo były tam kontakty przecież Watykana, a rząd w latach 60. były mocno zaawansowane te rozmowy, że oni zrobią go kardynałem, no ale liczyli na to, że z tego będą mieli też jakieś dla siebie korzyści. Mówi o tym Wyszyńskiemu. Więc on też musiał sobie zdawać z tego sprawę, że no nie wiadomo, co to dalej będzie, więc znaczy, trzeba mieć tak... Możliwe, że kardynał Wyszyński obawiał się, ja nie chcę mówić, że obawiał się Karola Wojtyły, ale że obawiał się tego, że ten model, ten scenariusz, który komuniści napisali, że może się czyli przeciwstawienia ludowego kardynała kardynałowi intelektualistów, czy krakowskiego, warszawskiemu, może być rozgrywany. Ja nie mówię, że on się może zrealizować, tak, może ale być może rozgrywany, być prowadzony. Może być rozgrywany właśnie w tym sensie. Pamiętajmy, jaki kościół zbudował Wyszyński po wojnie. To był kościół mocno scentralizowany, prawda? Był jeden tak naprawdę, no, głównodowodzący, że tak powiem, już w takim stylistyce militarnej, bo był to kościół, no, który musiał się bronić przed atakami komunistów. I prymas uważał, że żeby się obronić przed komunistami, miał w tym rację, musimy być jednością, musimy być zjednoczeni. I bał się być może, że będzie... Dodajmy, że 53 rok, można powiedzieć, umocnił go w tym przekonaniu. Tak, oczywiście, bo do 53 roku Wyszyński myślał, że jednak się uda dogadać z komunistami, że oni pozwolą, zostawią kościołowi przynajmniej margines wolności i że po prostu, no, będzie inny model komunizmu realizowany w Polsce. Przekonał się, że to jest niemożliwe, został aresztowany. 3 lata w więzieniu, to są jego takie osobiste rekolekcje, które zaowocowały tym programem. Moim zdaniem to jest naprawdę taka ofensywa duszpasterska od 56 roku jego. I on tu buduje silny kościół. No, ale widział też, co się działo z kościołem, jak jego nie było. Też, oczywiście. Widział, tak. I to jego było też zasługą, że on mimo tego widział, co się dzieje, nie doprowadził do jakichś rozliczeń w samym episkopacie, co nie znaczy, że było nie wśród duchownych. Było co rozliczać. Ale jednocześnie chcę jedną rzecz podkreślić, bo czasami też słyszę w obecnych dyskusjach, że właśnie podaje się Wyszyńskiego, że on nie rozliczał. Tak, w episkopacie nie, bo wiedział, że to... Też nie bardzo miał władzę, dodajmy, to jednak papież mógł odwołać. No to tak, w tym sensie tak, ale być może mógł na Piusowi XII powiedzieć, tak, bo on był silnym antykomunistą, ale jednocześnie były, nie chcę mówić czystki, bo to jest niedobre słowo, ale takie mi przychodzi do głowy teraz, były duże zmiany personalne wśród duchowieństwa, wśród proboszczów. Nieomalże 1/3 proboszczów w 56 roku, 56-57 rok została zmieniona. To jest bardzo dużo. Ci, którzy byli nielojalni, musieli odejść. Chociaż tutaj teraz przeskoczyliśmy z tamtego momentu. Zaraz wrócimy do 66 roku i do Wielkiej Nowenny, ale teraz chwila przerwy. Naszym gościem, przypomnę, jest Ewa Czeczkowska, publicystka Rzeczpospolitej, autorka biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.